Witam serdecznie widzowie. Dzisiaj nagrywamy opuszczony basen w Krakowie. Ogromny basen. Znaleźliśmy parę wejść. Niestety główne wejście już było zamknięte. Ale jakiś czas temu, z tego co wiem, to było ono jeszcze otwarte, ale już niestety się nie udało wejść głównym wejściem, ale później je wam pokażemy. To zacznijmy może od szatni. No, na szkło trzeba uważać, bo... Moim zdaniem to było do opłukania z chlorem. No możliwe, no. Tutaj były jakieś takie właśnie szatnie. Jakieś budynki gospodarcze możliwe. Albo coś tego typu. Jakiś taki mały pokoik. Dla niegrzecznych dzieci. Tutaj chyba właśnie był taki brodzik. Bardzo możliwe. Pełno grafity na ścianach już tutaj jest. Tutaj jakieś pancerne drzwi. Ale sale przedziurawione, więc na spokojnie idzie wejść. Tutaj też jakiegoś rodzaju brodziki. Leżało, bo tu jest przekręcone. No. Tutaj takie okienko mieliśmy. Albo to był jakiś sklepik może po prostu też. No witam serdecznie. Bo jak okienka, to bardzo możliwe, że sklepik. Tu były okna pewnie. Tu już drzwi zmasakrowane. A zarośnięta. No. Tylko tu najlepiej się chyba wybrać jesienią i zimą jakoś. O, chodź tu jeszcze. No, a my tu nie byliśmy? Chyba nie. Ogromne krzaki. Dobra, udało się przejść. I tu już głównie same puste pomieszczenia w sumie tak naprawdę, nie? O kurde. Jak to wygląda? Ale czuć manele. Weź tu poświeć. No a tu właśnie było te główne wejście, które już jest tam zamknięte i już niestety się nie da wejść. Tu jakieś materace stare widać. Jeszcze chyba uchwyt na papier toaletowy. To prawdopodobnie to toaleta. Pewnie tak. Dobra, idziemy do tego pokoju na lewo. Nawet nie, że ten, ale spalenizną tu czuć. Zobacz na ten dach. To było, to się paliło jak nic. No, ktoś to podpalił. Tu tak spalenizną śmierdzi. No tu patrz, na pewno ktoś śpi, bo tu masz jeszcze taką poduszkę położoną. No. Materac. Człowieku. No. Ale co tu wisi w ogóle, ty? Nie wiem, co to może być. Tutaj też jakąś książkę widać ze szkoły. Nowa era. Z historii prawdopodobnie. No, z historii. Ale wiesz, to jest najlepsze, że ja miałem te same książki. Może to twoja? Właśnie nie. Ale z tej samej jakby, o tym samym tytule, wczoraj i dziś. Z historii książka. Te same książki miałem. Tu jeszcze jakieś podpisy nawet od nauczycieli. Ciekawie, ciekawie. Fajne, fajne znalezisko. Tu jeszcze zapałki widziałem, patrz. Patrz, ile tu zapałek jest jeszcze. Tu nieodpalonych jeszcze. No. Dobra, idziemy.
A tu widać, ktoś to podpalił też. No. A tu już okna w większości zamurowane, z tej strony na przykład, z tej strony zadeskowane. Tu jedynie jest okno całe takie otwarte. No, i tutaj dwa wejścia takie przez drzwi były. Takie przelotowe wejście. No. Wejście. Tutaj same śmieci. Ale to tu osłonięte tymi drzewami, nie? No. Oj, tutaj były chyba takie jakieś... Siedełko. Pasuje idealnie. Kolorystycznie tak. Właśnie nie wiem, czy to były przebieralnie, czy toalety. No właśnie coś, albo to, albo to. Nie, to były przebieralnie, po chłopie, bo nie widzisz odpływu. No, w sumie. Okej, tu coś jest. Nie, tu nic nie ma ciekawego. Jakby to były toalety, no to by był odpływ. No tak, w sumie racja. Dużo tu tego było. Tutaj mamy zamknięte drzwi dziurawe i pewno śmieci w środku. Kurde, mi się telefon nawet złapał. No to sobie podłącz do Pawła, nie? Do powerbanka. No potem, jak wygramy, nie? Tu jeszcze się nawet haczyki zachowały na ścianę. No. Dalej. Idziemy dalej. Tu byliśmy, tam byliśmy. Tutaj byliśmy, no. To sobie idziemy tu. I idziemy znowu przez te kochane krzaki. Dobra, daj. Dobra. Bardzo fajnie ten dach wygląda w ogóle. No. Taki inny niż wszystkie. Ciekawe, z którego to jest okna. No. Właśnie czytałem, że to było tam zamknięte, ale już nie pamiętam właśnie w którym roku to zamknęli. No. Czekaj, tu myśmy szli? Nie. To tu jeszcze idziemy. Się okazuje, w sumie że tych budynków to tu jest więcej niż sądziłem takich. Sporo od tego. A nie, to jest to co myśmy tu byli. A. Nie byliśmy w tym obok jeszcze. W te drzwi obok byśmy musieli wejść. Ty, tu chyba, nie? Tu myśmy nie byli. Tak, tu myśmy nie byli. No, nie powiem, idzie się przestraszyć. Jak się tak nagle idzie, nie spodziewa się niczego, to idzie się przestraszyć. Ej, Seweden! Z której strony on przyjdzie? Oto jest pytanie. Ty, zobacz, jakiego fajnego kolegę tu mamy. Ty, ale creepy. No, idzie się przestraszyć, nie? No. Ja właśnie tak mówię tutaj, że się idzie przestraszyć. Jak tak idziesz, idziesz. Po drugiej stronie to samo jest. No. A patrz tu. No. Tutaj to samo. Ale przejdziemy się, żeby nie było. Tu jeszcze lampa się zachowała, widzisz? No. Ale to fajne grafiki, to. No. No, też takie. Ale pa, jaki tatuaż był z tego, nie? No. Tu jakaś poręcz? Nie wiem, co to mogło być. Umywalka. Aha, no właśnie, bo to tu jest są przecież... na umywalkę, nie? A tu są te odpływy. No. Nie, to jest na wodę, a tu było odpływ. No właśnie, no. Tu mamy specjalistę od takich rzeczy, widzowie. Ja się nie znam, nie? Tutaj specjalista jest to. On mnie najwyżej poprawia, jak coś źle powiem, nie? Więc się na mnie nie obraźcie, jak coś czasami źle powiem, bo... Ciekawe, co tu mogło być. Boiler. Najbardziej właśnie mnie to ciekawi, co to mogło być. No. No, idziemy, idziemy. To ogólnie mega wygląda tak. Jeszcze ta odchodząca farba
Tam chyba od drugiej strony się to wejść. No. Mi się wydaje, że to była toaleta. No, tu były toalety, no. Tylko znowu te krzaki. Pierdolone. Cholerne krzaki. No, tu nie wejdziemy. Tutaj też nie wejdziemy, tym bardziej. Jeszcze bardziej trwałe drzwi. Jeszcze bardziej takie... A drugiej? Nie, nie. Tu, tu jedynie okno, no ale... To się nie wyjdzie. No chyba nie. No bo tu nie było wejścia do tego, kurde. Nie było. No. Ale całkiem niedawno oglądałem z tego film na YouTubie. Nie powiem z jakiego kanału, bo nie będę zdradzał, ale dało się tam wejść jeszcze niedawno. No właśnie. No. Musieli nam zapłacić za to. No to jeszcze można nagrać tutaj przez okno chociażby. Chyba, że ja tam wejdę. Chce ci się. Nie, czy ja wiem, czy się opłaca same toalety oglądać. To może coś tam ciekawego być, ale nie wiem. Nie, no nie opłaca się chyba Seweryn. Dobra, nagramy takie ujęcie z okna i tyle starczy. Idziemy dalej poszukiwać. No właśnie, ja widziałem coś tam na tych drzwiach, ale to nie tylko tu jest. Tylko właśnie ja nie wiem, co tam... 5 groszy minuta na zawsze? Co jest? No właśnie, ja nie rozumiem. Ale tam coś jest napisane na samej górze, jakby tytuł hity. Ale nie wiem, co jest dalej napisane, bo czekaj, jest używana kartka. Aparatem. Hity coś tam, ale... Może to jest nazwa tego basenu? 5 groszy... Hity si... Coś tam... Potargane, nie? No, potargane. No, a mniejsza z tym, jeszcze te kartki spotkamy w innych miejscach, bo już widziałem tego dużo. Tylko się właśnie nie przyglądałem, zobacz, co tak... Co tam jest napisane. Dobra, więc idziemy dalej. To idziemy dalej. Wszystkie budynki raczej zwiedziliśmy, tak nam się wydaje. Najwyżej jak coś zobaczymy, to jeszcze zwiedzimy. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy jeden basen. Podobno to gdzieś była ta... jakaś kanapa. No, gdzieś była. A tak opowiadając bardziej o całym tym miejscu, to basen został ogólnie otwarty w 1960 roku. Przyciągał tu dużo ludzi bardzo. Dużo ludzi tutaj przychodziło w upalne dni. Ale niestety go zamknęli w 2005 roku. I od tamtej pory już to miejsce stoi puste niestety i popada w ruinę. Więc szkoda. Tu jest jeszcze jeden basen. No tu jest parę tych basenów. A to był taki basen mały dla dzieci. Dla bachorów. No. Najpierw sobie zwiedzimy ten basen. A to był taki pewnie basen do pływania, bo widać, że to głębokie jest. No. Jak my tam pewnie staniemy w środku, to pewnie ten mur będzie nam sięgał gdzieś do głowy mniej więcej. Tu jest drabinka. O, właśnie, szukałem jej. Czekaj, ja to sprawdzę i zobaczymy. Tu jest drabina. O. Spróbuję tam wejść. Tylko ostrożnie. No wiem. Moje plecy. Więc wejście, jak widzicie, eleganckie. Ja mam prawie 1,80 m. No ja też coś koło tego. Ty możesz kamerę przytrzymać. No. Czy łączyło coś się tam? Nie, jest git. No i tak to wygląda. Z perspektywy środka basenu, nie? Trzymaj. No więc trochę głowa wystaje w sumie. To będzie gdzieś miało, nie wiem, 1,70 m? Ja mam 1,80 m i to mi gdzieś dotąd dostaje, nie? No. Ale woda była dotąd.
No pewnie tak, bo tutaj były te takie jakby, nie wiem, odpływy. Nie wiem, jak to się do Tu końca nazywa. wpadała woda, nie? No. No. Wiesz, jak na tych basenach jest, nie? No. Ale fajny klimat to ma, bo wszędzie tutaj jest graffiti fajne porobione. No. Ty jakby takie coś zrobili na nowoczesnym basenie, No. nie? Takie graffiti. I potem co zalać wodą, nie? No. No, fajnie by to Fajnie by to oddawało efekt. wyglądało. Tylko jakieś porządne, a nie takie, nie? Jakieś koleżanki tam przyszły. Więc nie jesteśmy sami. Bawię na szkło. No, trzeba uważać, bo tam jest ta zjeżdżalnia. wszystko zwiedzimy. No, na spokojnie, mamy czas. Drabinka, z tego co widzę, to tylko jest ta jedna tam. Przydałaby się gdzieś No. miejsce, nagrywaj. Dobra, idziemy dalej. Ten basen już mamy zwiedzony. No, tutaj mieliśmy właśnie ten taki mały basen. To był dla dzieci basen. Nawet drabiny nie trzeba. Bo to zresztą widać, że to było takie płytkie, że tak nie wiem, może do kolan to sięgnie? Sprawdź, Seweryn. Nawet nie. Nawet nie. No, to był taki typowy basen dla dzieci, co nie? No, mam nadzieję, że nie będziemy uciekać przed burzą. Oby. No. Tam już część tego basenu małego zarośnięta cała niestety. Więc... Mi się wydaje, że tamten jest głębszy. No, nie, czy ja wiem. Tak samo chyba, wiesz. Jak tu zobacz. Ułamie, bo tu znowu szkło, nie? No, na te szkło trzeba uważać, bo... Znaczy ja wiem, czy tam jest co iść. To jest taka... No może minimalnie głębszy był ten basen. No. Nie ma co. No. To teraz możemy iść na tą zjeżdżalnię, może? To jest taka wycepka, nie? No. Nie, może tu były na przykład... Tu była jakaś panna. O, właśnie, no. Właśnie chciałem to powiedzieć, że tu chyba jakaś fontanna była. No patrz, tu były te. I tam wylatowała woda przez to. Wylatywała woda na w tą, no. Na, tu do góry i tak na bok, nie? No. Tam pewno jeszcze pod zimą są jakieś rury, nie? No pewnie będą. Pewno. Bo jak te baseny jeszcze stoją, to wątpię, żeby rur nie było. No. A szkoda, że zabrzem niszczą. No niestety, no. No a co poradzisz? Ty, może coś tam nowego postawić. No w przyszłości pewnie tak, bo wątpię, żeby tam taki pusty teren stał. Po tym opuszczonym szpitalu w Zabrzu. Wiesz, co mi psycholog mówił? Co? O tym, co się stało. Że to ten. Że to jest ostrzeżenie. A. To może być ostrzeżenie przed czymś gorszym. A ja mam wyjebane. No i tu jest ta właśnie zjeżdżalnia. Uważaj, lepiej. Patrz pod nogi też. No, trzeba. Duża ta zjeżdżalnia. No, duża. I coś tam jest. Tam woda chyba. No, no bo tu miałeś taki basenik, że zjeżdżałeś i wlatywałeś do wody. Lepiej jak ktoś tam się bardzo rozpędził. To mógł tutaj wylecieć. No. Ale żur. No. Tak, jak ktoś z krzesła tam wróci. Stary, ty byś nie chciał wiedzieć, co tam nawet jest, bo tam może być tyle rzeczy różnych na no, tym dnie człowieku, chłopie, że... tam ktoś mógł na szczerne wyjść. No patrz, jaki to ma kolor, nie? No. A tam, tak w ramach ciekawostki, za tymi krzakami, za tym ogrodzeniem jest kemping ogólnie, no. Więc to tak w ramach ciekawostki. Kurwa, mucha. No i tak ta... Zjeżdżalnia się prezentuje, proszę Państwa. Tutaj mamy schodki, co wejdziemy na nie. Idziemy tam na górę. No idziemy. Właśnie o tym powiedziałem. Tam jeszcze jest. Co? No, a to chyba te same dziewczyny, co tam wcześniej były. No, bez kitu.
O, tu jeszcze trochę wody jest. Tak, jak ja jechałem do Katowic, nie? No. To spotkałem Chivasa. No. Chłopie, czarno-czerwone włosy. No. Możliwe, że byłeś tam akurat w dzień, w którym on miał koncert w Katowicach. No ale serio. Ale M3 jechał. No nie wiem, możliwe. No a wracając do tematu tego urbexu, no to tak to wygląda. No. No zjeżdżalnia fajna w sumie była. Tu była rurka, jeszcze się można było za nią złapać fajnie. No patrz. Idziemy na dół. No nie wiem, ale zobaczymy jeszcze, żeby się upewnić, żeby czegoś nie pominąć. To może pójdziemy tak, jak myśmy przyszli tam, nie? Co ty na to? No dawaj. Dobra, to idziemy jeszcze się upewnić, czy na pewno wszystko zwiedziliśmy. No. Bo tutaj był ten duży basen, tam była zjeżdżalnia. Znaczy, przepraszam, tutaj był ten mały basen, a tam był ten duży basen. Się pomyliłem. Każdy może się pomylić. No. A tu był chyba broń. No właśnie, też tak teraz patrzę. No bo tu jest taki schodek, nie? No, zapewne tak. Na taki skidoskop mały. Zapewne nie no, oczywiście logik. Nic do małych dzieci nie mam, nie? Bez obrazy, to było w celach humorystycznych, widzowie. No. Chociaż każdy był kiedyś taki mały wczoraj. No właśnie. Nie chcę mówić, co ja robię. Ja też wolę nie. Tu coś. No właśnie, wcześniej to zauważyłem. Co to mogło być? To tak wygląda, jakby tam coś było, nie? Pod tymi liśćmi. Nie wiem, odpływ jakiś albo coś. I co tam przegrywa? Daj kamerę. No właśnie, byłem na rękawiczki. Szkło. Szkło, nie. Lepiej nie, bo tam też szkło jest jakieś. Lepiej nie ryzykować, bo... Tu jest taki, nie wiem, co to dokładnie jest. Jak ktoś z widzów wie, to może... Jak ktoś z widzów wie, no to może mówić, nie? Jak coś, tam jest ten duży basen, co byliśmy my niedawno. Tu idziemy. O, w sumie czy ja wiem, czy tam się opłaca iść? Chodź, się tam zobaczyć tak naokoło i chyba wracamy. No dobra. Kolejne bardziki. No. No mówiłem. Właśnie coś tak słyszałem z tego, że tu też boisko było. A to jest tak jakby położone po prostu na ten asfalt. To się normalnie podnosi. No. To było takie, bo... To jest poprzestawiane. No. Jeszcze poprzestawiane. To było takie boisko chyba... Takie pseudo. No. Takie na odpierdol. Już nawet widzicie, tu się nic nie zachowało, ani żadne bramki, ani żadne... kosze do gry w koszykówkę, a nie nic w sumie tak naprawdę. Może oni to poprzestawiali, to było normalnie, nie? No pewnie tylko tak. Oni to poprzestawiali. Wiesz jak to było? Te zielone było na środku, a te czerwone było po bokach. No. I to powinno te czerwone lecieć tam tak po bokach. Ciekawe, kto to poprzestawił? Komu się chciało? O to no. Jest pytanie. Bo mi by się nie chciało, nie? Właśnie, to pewno jakaś banda tu przyszła, gagatków. No. I ten. Jak tam noga? Dobrze. Nie boli. Ktoś tu upadał. No, kto się bardziej lifty na rowerze kręcił. Nie, to bardziej hulajnoga elektryczna. No. To chyba wszystko, bo tam płot jest. Chyba tak. No więc zwiedziliśmy wszystko, widzowie, tak naprawdę. Jeszcze możemy podejść do tego głównego wejścia, tam gdzie kasy były. No. Tak z ciekawości. Bo od tej strony się niestety nie dało wejść, bo już jest płot zamontowany. Kiedyś go tam jeszcze nie było. Chyba tak. Tak, da się. Bo to jest to jeszcze inne boczne wejście. Zresztą... A, takie bardziej nielegalne. No. Takie tajniackie. Tajniackie. Ale tu tego nie ma. Nie ma, nie ma. My wychodzimy przez furtkę, nie? No. Elegancko. Idziemy pokazać te główne wejście wam jeszcze. Nie lepiej z tamtej strony.
Aha, no właśnie przecież, bo tu tego nie ma. To było tu. Zastopuj, bo tam jakaś babcia idzie. No i tutaj były właśnie te kasy i główne wejście. Tylko że tu już jest wszystko zamknięte. No niestety. Jak widzicie, tutaj jest spory ruch też, bo to jest tak naprawdę w parku. Wszystko przespawane, patrz. No. Ale no jeszcze jakiś czas temu udało się tu wejść, naprawdę. Wziąć palnik, no to by można, nie? No. To by było na tyle z tego miejsca. No, to by było na tyle. Widzieliśmy wszystko. Więc... dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Oczywiście nikogo nie zmuszam, jak ktoś chce, no, to może nikogo dać. Nikogo nie zmuszamy. Subskrypcja jest darmowa, oczywiście. Ale zachęcamy. No to siema na cześć. Dziękujemy za oglądanie. Siema i do następnego filmu. Do następnego. Elo. Yo.